ogarnijcie to, ludzie. Nagrywałem pierwszy odcinek tego returninga, nie? I fajna gra, na razie jeden odcinek nagrałem. Mogę stwierdzić, że ciekawie się to zapowiada, ale nie o tym chciałem powiedzieć, o czymś innym, słuchajcie. Nagrywałem tą grę i wiecie, nie ma dźwięku w ogóle. Jestem zły, naprawdę szkoda, że dźwięk nie działa. Ale myślę, dobra, jeden odcinek, nagram tak. I ten, mówię do was, spoko, będę czytać dialogi, zarąbiście i czytam te dialogi. Dźwięku nie ma, szkoda, trochę narzekam, że tego dźwięku nie ma. A dźwięku nie było, bo ja nie włączyłem dźwięku w komputerze. Nie wiem, co się stało, ale się włączył dźwięk i... Ale miał zabawy w Camtasie, będę musiał usunąć, bo... Kiedy Xardas gada swoim zrąbistym dubbingiem, to ja tam pieprzę, słuchajcie, swoje teksty i ja czytam jego dialogi, bo myślę, że dźwięku nie ma. Jestem konkretnym idiotą, słuchajcie, nawet nie pomyślałem, żeby sprawdzić, czemu nie działa dźwięk, czy to jest wina gry. Od razu zwaliłem na grę. Nie pomyślałem, że to może być mój komputer, ale o dziwo, słuchajcie, bo ten dźwięk się nagle zepsuł. Na początku były, filmiki były, dźwięk był, pieprznęło wszystko. Nie wiem, o co kaman, ale będę musiał się boić trochę Camtasia. Naprawdę, jeśli bym były momenty, gdzie nie wyciszyłem swojej mordy i jecie dialog Xardasa i mój dialog na raz, to sorry. Ale jest jeden pozytyw, bo czytałem wszystko, okazało się, że na przykład te dialogi, które są czysto returningowe, a trochę ich tam było na start, nie mają w ogóle dubbingu, czyli to, że czytałem, to jest całkiem niezłe. Ale no fail, bo Xardas gada swoim głosem, Bedy gada swoim głosem i Buri gada swoim głosem, dokładnie to, co oni mówią, nie? To było słabe. Muszę to naprawić. I będziecie musieli posłuchać, jak pieprzę o tym, jak bardzo niefajnie, że dźwięku nie ma w pierwszym odcinku, mimo tego, że będzie muzyka leciała w tle i wszystkie odgłosy walki będą również słyszalne dla was. Dobra, sorki, ludzie. I już niedługo pierwszy odcinek Returninga, ale najpierw rzucę ostatni odcinek pierwszej części, która naprawdę ciężko to było nagrać, zobaczycie zresztą sami. Do usłyszenia do prezydenta PCO.